Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale postanowiłem, że poruszę kwestię praw pracowników korporacji. Po obejrzeniu tego materiału dajcie mi znać, czy dalibyście radę pracować w takim trybie i co o nim sądzicie. Osobiście mogę wam powiedzieć, że albo bym się przyzwyczaił, albo padłbym po kilku tygodniach. Zapewne jeśli nie znałbym innych realiów, wszedłbym w taki tryb bez problemu. Z informacji zawartych w grze możemy dowiedzieć się kilku ciekawych informacji. Niektóre korporacje, niczym ludzcy panowie, ograniczają tydzień pracy tylko do 80 godzin. Rozumiecie? 5 razy w tygodniu po 16 godzin lub 6 razy po 13,5 godziny? Zastanawiam się, jak wytrzymują to pracownicy fizyczni. Pewnie pomagają w tym cyberwszczepy. Zapytacie więc, ile przysługuje przerwy w takim razie? Kolejna rewelacja. W jednym z wpisów można wyczytać, że 10 minut przerwy musi wam wystarczyć. Jeśli wam nie starcza, to znaczy, że za wolno jecie. Macie z tym problem? No ja myślę. Praca i realia na rynku są ciężkie. Przydałoby się gdzieś pojechać i zregenerować siły tak z 2 razy w roku. Oczywiście możecie, jeśli wystarczą wam 2 długie weekendy. W uniwersum Cyberpunk najbardziej prospołeczne korporacje dają swoim pracownikom aż 5 dni urlopu płatnego. Pamiętajcie, aby dobrze nim zarządzać. W wiadomościach możemy usłyszeć o górnikach uwięzionych pod ziemią. Przeżyli tylko dzięki wszczepom i jak to mówi prezenter telewizyjny, na szczęście po krótkiej przerwie wrócili do pracy. Niektórzy ludzie starają się strajkować w różnych miejscach, jednak nie spotyka się to z jakimkolwiek odzewem ze strony korporacji czy też władz publicznych. Policja i wszystkie organizacje publiczne siedzą w kieszeni korporacji, więc nie ugryzą ręki, która je karmi. Co więcej, jeśli zaplanujecie ze swoimi współpracownikami jakiś strajk w pracy, to nie chciałbym być w waszej skórze. Wasza korporacja szybko zareaguje. Dojdzie do fikcyjnej sprzedaży placówki firmy, którą przejmie tymczasowo Militech. Prawo w uniwersum Cyberpunk 2077 mówi, że podczas przejęcia firmy każdy strajk jest nielegalny, a każdy, kto strajkuje, jest terrorystą. Przyjedzie więc do was specjalny oddział militarnej megakorporacji, który szybko zneutralizuje niebezpiecznych terrorystów i zatrudni do pracy czekających w kolejce nowych kandydatów. Jeśli będziecie chcieli, to w następnym odcinku ciekawych lokacji pokażę wam miejsce takiej czystki, którą przeprowadził Militech. Na sam koniec polecam zobaczyć ten odcinek wiadomości, który przedstawia postrzeganie i szczucie społeczeństwa na związki zawodowe. Witam Państwa, oglądacie WNS News. Nazywam się Arif Iqbal. Dzisiejsze wydanie w całości poświęcamy wiadomościom z regionu. W Arroyo rozbito grupę terrorystyczną tytułującą się Związkiem Zawodowym. Członkowie grupy rzekomo reprezentowali klasę robotniczą Night City i próbowali zorganizować strajk, który spowodowałby wielomilionowe straty w budżecie. Pamiętaj, jeśli spotkasz tak zwanych przedstawicieli związkowych, natychmiast skontaktuj się z NCPD albo korporacyjnymi służbami bezpieczeństwa. Do placówek medycznych... Człowiek w uniwersum Cyberpunk to tylko trybik maszyny korporacyjnej. Pracuj i nie narzekaj. Pracuj ku chwale swojej korporacji. Czy nie lepiej być już nomadem? Można nad tym pomyśleć. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pamiętajcie, że granie to nasza pasja i jak to mówiono w Bractwie Stali, ad victoriam.